Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie nasi mili w dzisiejsze sobotnie poranne malowanie. Będzie bardzo barwnie dzisiaj. Będzie bardzo barwnie, będzie bardzo kolorowo, ponieważ dzisiaj powiemy Wam, jak mieszać kolory, jak uzyskiwać najróżniejsze barwy, które przydają się w malowaniu i w rysowaniu również. A wystarczą nam do tego tylko 3 tubki farby. Tak jest. Dzisiaj użyjemy tylko 3 podstawowych kolorów, które na pewno macie w swoich farbach, bo one występują w każdym zestawie. Myślę, że to jest wręcz jakieś prawo producentów farb przyjęte odgórnie, unijnie albo przez ONZ wprowadzone. Muszą być te 3 kolory. Musi być żółty, czerwony i niebieski. A najlepiej, jeżeli to byłby żółty, cytrynowy. Karmin, czyli taka troszeczkę purpurowo-różowa czerwień oraz niebieski, ale taki niebieski jak niebo, nie idący w fiolet, tylko raczej taki jasny i żywy, czyli błękit kobaltowy albo cyjan. Tak więc te kolory dzisiaj się przydadzą. Myślę, że macie je w swoich zestawach. Tak, jeszcze... może powiedz jeszcze, że karmin właściwie będzie nam tu trochę zastępować magentę, która jest rzadziej spotykana. O, słychać nas na komputerze, no proszę. Słuchajcie, będziemy dzisiaj używać karminu, ponieważ on jest częściej spotykany niż magenta. Magenta jest jeszcze lepsza w gruncie rzeczy, więc polecam Wam zakupić sobie magentę, abyście mieli ją w swoich zbiorach farb. Natomiast karmin jest takim odpowiednikiem. Tak, czasami po prostu te barwy określone są słowem primary, czyli podstawowy. Niekoniecznie tak. Pisze żółć cytrynowa, tylko akurat w przypadku My Mary te określenia są uproszczone. My dzisiaj będziemy używać farb akrylowych My Mary. I mamy właśnie karmin. Nie magentę, tylko karmin, ponieważ przypuszczam, że większość z Was ma właśnie karmin. Tak więc, żeby było tak, jak Wy macie, to my użyjemy również karminu. Będziemy używać cyjanu. Jest również określony jako primary blue oraz żółtego, tak. Cytrynowego, który jest również określany jako podstawowy. Jako podstawowy żółty, primary yellow. To zależy od producenta, różnie te barwy są nazywane. Tak naprawdę w ogóle te kolory bywają różnie nazywane. Jeżeli farby są profesjonalne, to raczej obowiązuje to nazewnictwo, czyli karmin, cyjan, błękit kobaltowy i tak dalej. Ale jeżeli farby są bardzo podstawowe dla początkujących, to czasami na przykład spotykacie się z określeniem czerwień ciemna, czerwień jasna, albo niebieski, albo błękitny. Bardziej opisowe ujęcie. Tak, bardziej opisowe. Albo na przykład żółty jasny, żółty ciemny, albo żółty chłodny, żółty jasny, żółty ciepły. Więc dzisiaj przyda nam się czerwień, która będzie bardziej różową czerwienią, nie taką strażacko-pomarańczową, tylko bardziej różową czerwienią, właśnie karminem na przykład, albo magentą, jeżeli macie. Przyda nam się niebieski, który będzie taki, jak tutaj go widać. Zaraz pokażemy to na talerzyku zresztą. Oraz żółty, jak cytrynka. Nie taki ciepły, słonecznikowy, bo z ciepłego żółtego nie uzyskamy tego jasnego. I właśnie na tym polegają te 3 podstawowe kolory, że ich nie uzyskamy mieszając inne farby ze sobą, natomiast uzyskamy wszystkie inne kolory mieszając ze sobą te 3 podstawowe. I dzisiaj właśnie to chcemy Wam pokazać. Specjalnie ograniczymy się do tych 3 podstawowych i pokażemy Wam najpierw, jak uzyskać całe koło barw, czyli wszystkie podstawowe kolory, a później i dzisiaj wieczorem również, bo ten temat będziemy kontynuować o 19:00, pokażemy Wam, jak uzyskać różne dodatkowe barwy, brązy, szarości, ciepłe, chłodne, jakieś fiolety egzotyczne robione z czerni i magenty. Zobaczycie, jakie piękne rzeczy będą wychodzić. Tak więc co? Myślę, że zaczniemy malować, żeby nie tracić czasu. Będziemy Wam pokazywać, jak mieszamy każdy kolor krok po kroku na naszej palecie, tak że będziecie wszystko widzieć. I zadawajcie pytania, jeżeli będziecie takie pytania mieć, mamy podgląd na Wasze komentarze.
Dobrze, w takim razie już pokazujemy farby. Koło barw tak naprawdę tutaj już sobie wisi. To jest koło, które namalowałem kilka dni temu jako zapowiedź naszej dzisiejszej transmisji. Zaczniemy, słuchajcie, od żółtego. Od tego żółtego, żółtego podstawowego. Później sobie pójdziemy przez pomarańcze, róże, błękity i tak dalej, aż dojdziemy do zieleni. Będziemy mieszać te wszystkie kolory z tych trzech podstawowych. Papier dzisiaj przyda się troszeczkę grubszy, jeżeli taki macie, no bo będziemy malować. Ja jeszcze przykleję naszą kartkę taśmą, ponieważ widzę, że... Podasz taśmę? O, dzięki Ci. Ponieważ widzę, że jeszcze zapomniałem przykleić kilku. A może Daria w międzyczasie... Ja może wspomnę o tym, że na przestrzeni wieków powstało wiele teorii. To ja Cię pokażę w kadrze, będzie ładniej. Proszę, stań sobie tam. No proszę. Ależ proszę, proszę. Nie krępuj się, słuchaj. Nawet dam Ci mikrofon, słuchaj. Czuj się jak w telewizji, proszę bardzo. To ja już podziękuję, do widzenia. Nie, żadne do widzenia. Opowiadaj o kolorze. Daria jest nieśmiała, wiecie. Nie w ogóle. Na przestrzeni wieku powstało wiele, wiele naprawdę niezwykłych teorii o kolorach, barwach. Ten temat fascynował zarówno artystów, ale też filozofów. Jedną z ciekawszych stworzył Goethe, bardzo poetycką, a jednocześnie inspirującą też naukowców do poszukiwań. I pierwszym, który zbliżył się do takiego naukowego opisania barw, które widzimy, był Newton, który za pomocą pryzmatu rozszczepił białe światło na całą tęczę barw. Tych barw wyszło 7, a ponieważ były to czasy, gdy liczby miały ogromne znaczenie w filozofii, w pewnej harmonii świata, postanowiono znaleźć tą 7, aby uzyskać idealną liczbę. I dodano do niej jeszcze ultramarynę, która sama w sobie była wówczas wyjątkowym barwnikiem. Dzisiaj otrzymujemy ją syntetycznie. Natomiast przez wieki to były drobinki ucierane, lapis lazuli, półszlachetnego kamienia, który zmieszany ze spoiwem był używany w obrazach. Jeden z najdroższych pigmentów, poza jeszcze czerwieniami, do których czasami nawet używano różnych chemicznych odpowiedników złota. Łyżeczka do herbaty lapis lazuli można kupić do dzisiaj w sklepach dla konserwatorów 2000 zł. Kto chętny, ja mogę dać link, można będzie zakupić. Tak, to jest niezwykłe, jak same też technologie, materiały, z którymi pracują artyści, wpływały na ich dzieła sztuki. Kończąc może wątek ultramaryny, tak. Yves Klein, współpracujący z wybitnym chemikiem, stworzyli razem właśnie taką bardzo jaskrawą wersję ultramaryny, która stała się jego znakiem charakterystycznym całej twórczości właściwie. Ale wracając do Newtona, mamy tęczę, mamy tych 6 barw, a dzisiaj mamy tylko 3. Dlaczego? Dlatego, że ten eksperyment, który zrobił Newton, możesz już zacząć tutaj, ja sobie cię przecież rozkręciłem. To ja będę wyciskał farby na talerzyk w takim razie. Ten eksperyment, który zrobił Newton, jakby rozbijając światło na białe światło na te 6 barw, inny naukowiec wiele lat później zrobił troszkę inaczej, a mianowicie wziął czerwone światło, właściwie takie właśnie bardziej karminowe. Z drugiego projektora wyświetlił światło. O! Właściwie, zielone albo tak, niebieskie. Tak, pomieszałam dwie techniki. Mhm. Mówimy tutaj o subtrakcji. Tak. I o mieszaniu addytywnym. I teraz to, co mówię, to jest o addytywne, czyli tu mamy właśnie czerwień, mamy zieleń i niebieski. I mamy niebieski, który
które te trzy barwy nałożone na siebie jako światło dają z powrotem biel. Jasne, słoneczne, dzienne światło. To spowodowało, że stwierdził, że może w takim razie nie potrzebujemy aż sześciu barw, żeby uzyskać jakby tą pełną wiązkę. Może te trzy, które są w tęczy Newtona, to też już są barwy oparte na mieszaniu. I odwracając teraz cały ten proces, ponieważ gdy zmieszamy wszystkie barwy światła, otrzymamy biel, a gdy zmieszamy nasze barwy, otrzymamy błoto. Coś w rodzaju czerni. To tu jakby pracujemy w drugą stronę i to zaraz wszystko tak po kolei zobaczycie. Tak jest. Słuchajcie, wycisnąłem trzy podstawowe kolory na talerzyk i zaczniemy je teraz nakładać. Tylko sobie pożyczę od pani Dali mikrofon. Zaczniemy je teraz nakładać już na nasz obraz. Już wam pokażemy, jak je mieszać. Będziemy malować takie koło barw dzisiaj. I zaraz będziemy mieszać wszystkie kolory i opowiemy wam również, jak te kolory się nazywają. I teraz krótka różnica między kolorem a barwą. To nie to samo. Kolory będziemy mieszać dzisiaj, teraz o 10, a barwami zajmiemy się o 19. Ponieważ na przykład brązowy nie jest kolorem, ale barwą. Szary nie jest również kolorem, tylko barwą. Tak więc o tych różnicach wam opowiemy, ale ponieważ już dużo gadaliśmy dzisiaj, to zaczniemy teraz malować, żeby nie nudzić za bardzo. Słuchajcie, proponuję, żebyście na waszej kartce narysowali sobie ołówkiem okrąg. Ja go jeszcze sobie przesunę, wyśrodkuję, o, w ten sposób. Narysujcie sobie okrąg na waszej kartce. Ten okrąg, ja go poprawię już, bo go słabo troszkę widać u mnie. Ten okrąg będziemy sobie zaraz wypełniać kolorami. To co, zaczniemy od żółci. Zaczniemy od żółci. Tak, ja już teraz widzę ile widać w kamerze, więc zrobię ten okrąg ładnie i wymarzę to, co jest brzydkie, czyli nadmiar kresek, których tutaj nie chcemy. I tak prawie nie widać. Tak. Okej, już przestajemy trząść kamerą. Słuchajcie, i teraz weźcie sobie wasz żółty cytrynowy, albo żółty, który macie. Polecam wam zawsze farbę rozetrzeć na talerzyku w ten sposób. Zmoczyć pędzel, rozetrzeć farbę, żeby ona miała taką jednolitą konsystencję. To jest bardzo ważny etap. Wyrabianie farby, tak jak wyrabiamy ciasto. No nie można wrzucić mąki, wody i jajek i po prostu powiedzieć gotowe, tylko trzeba to wszystko wyrobić, tak? I podobnie musimy wyrobić sobie naszą farbę, żeby miała dobrą konsystencję. Z uczuciem w ten sposób wygłaskać, rozrobić. Kiedyś w ogóle farby rozrabiano w każdej chwili, no bo były osobne pigmenty, osobne na przykład olej albo jakieś spoiwo inne, na przykład żółtko jajka w temperze jajecznej, bardzo stara technika. No i dobrze, jak już mamy ten żółty rozrobiony, to nałóżcie sobie na samym szczycie, słuchajcie, żółciutki. Możecie śmiało przejść nim również trochę na boki. Tak naprawdę on może wypełnić tak mniej więcej... O, taki solidny kawałek, jak kawałek tortu albo pizzy.
Ja sobie tutaj złapię tylko balans bieli. Proszę, nie dziwcie się, co ja teraz wyprawiam. Niestety jakoś nie działa. Może wziąć gładszy papier? Chyba tak. Wymienimy jednak papier na szybko na gładszy. Nie przejmujcie się, ponieważ ten papier jakieś dziwne rzeczy wyprawia w naszej kamerze. Nie, myślę, że ze światłem będzie lepiej. Okay. Tak więc już nanoszę. Wiesz co, już jest dobrze. Już jest dobrze. Tak, zauważyliśmy, że czasem faktura papieru powoduje, że kamera trochę nie potrafi sobie poradzić z balansem bieli i przyciemnia obraz. Tak, myślę, że teraz jest lepiej. Tak więc słuchajcie, na początek żółty trójkącik czystego, żółtego, cytrynowego w ten sposób. Co dalej? Daria, co dalej? Pokażesz? Pewnie. Zmieszamy sobie teraz tak naprawdę pomarańcz i może ja zrobię zbliżenie na paletę. Daria pokaże ile jakich... Tutaj, tu na dole. Tutaj na dole, tu dobrze. Na dole, proszę Cię bardzo. Możesz bliżej kamery. Bliżej. O, tak. Czyli tak, bierzemy trochę żółci, tak. Najlepiej gdzieś z boku. Tak jak Tomek, najpierw sobie ją delikatnie rozrobię. A teraz dodam dosłownie troszeczkę naszego karminu. I jak widzicie, jest bardzo delikatny efekt. Im bardziej chcę, żeby ten pomarańcz był ciemniejszy, oczywiście dodaję tym więcej karminu. Jeżeli wychodzi zbyt czerwony, to wtedy dodajemy z powrotem żółci. Myślę, że tu mamy teraz taki klasyczny pomarańcz. Tak jest. Przenosimy się już na nasze koło barw. Ja może zostawię troszkę więcej deski, wtedy jakoś kamera lepiej łapie balans bieli, a wy tak będziecie widzieć, o co chodzi. Może z tamtej strony... Tak, ja się tym zajmę. ...wygodniej dodać ten pasek. No myślę, że zaraz nawet sobie jeszcze ciemniejszy pomarańcz wprowadzimy. Możecie częściowo przymalować część tego trójkącika jasnego. Możecie wejść również tak delikatnie farbą, ewentualnie użyć troszeczkę wody. Wtedy dostaniecie, jak zmoczycie farbę, o zobaczcie, to bardzo ładnie wychodzi wtedy miękkie przejście między jednym żółtym a drugim. Tak, można zacząć na dwa sposoby. Albo zrobić najpierw, wprowadzić sobie te nasze trzy podstawowe kolory. Albo właśnie zrobić tak, że idziemy jakby kawałeczek po kawałku tej naszej barwnej palety. Tak będzie o tyle wygodniej, że będziemy płynnie sobie zmieniać kolor na pędzlu. Dobrze. To teraz ja dodam, słuchajcie, jeszcze troszeczkę karminu. O, wsadziłem sobie palec w błękit. Już mam chusteczkę. Dodam jeszcze troszkę karminu, tak to jest jak się patrzy na kamerę, a nie na paletę. Jeszcze troszeczkę karminu, tak żeby dostać trochę ciemniejszy pomarańcz. Tak. To jest też dobre ćwiczenie, bo dzięki temu widzicie ile tak naprawdę koloru trzeba dodać, żeby dany efekt uzyskać. I najlepiej nanieść go od razu na koło barw. Myślę, że jest w porządku. Słuchajcie, naszym kolejnym krokiem, albo poczekamy może na Was, może poczekamy chwileczkę, przeczytamy w międzyczasie komentarze.
No właśnie miga tak niestety. Ten jest też pomysł. Dobrze. Kolejnym krokiem będzie troszkę większa ilość karminu. I słuchajcie, ten kolor, który w tej chwili właściwie powinniśmy podpisywać te kolory. Podpiszemy sobie te kolory. Tak. Jeszcze za chwilkę. Wiesz? Podpiszmy sobie te kolory. Słuchajcie, weźcie sobie ołóweczek. To, co mieliśmy na górze, to jest żółty cytrynowy. Tutaj mamy pomarańcz. Tak, jasny pomarańcz. Tutaj mamy pomarańcz. Rozumiem, rozbiłeś jeszcze na więcej fragmentów. Teraz przyjdzie właśnie czas na czerwień i powiem Wam, że jeżeli używamy karminu albo magenty, to czerwień tak naprawdę nie będzie czystym karminem. To będzie karmin plus odrobinka żółtego. Karmin plus odrobinka żółtego. Tak, żeby dostać czerwień, którą ja nazywam strażacką. No to jest może mało profesjonalne określenie, ale wiecie, o co chodzi. Wiadomo, że strażacki nie jest różowo-czerwony, on jest taki intensywnie czerwony i nam chodzi właśnie o taką czerwień. O taką czerwień, jaka tutaj nam wyszła. I ona może zająć na naszym kole nawet troszkę więcej miejsca. Zaraz ją sobie właśnie zamienimy w czysty karmin albo magentę, jeżeli używacie magenty. Tak, jeśli żółty i magenta to... Czyli żółty i magenta to kolory podstawowe, to właśnie ta czerwień jest tak zwanym kolorem wtórnym, czyli mieszanką pierwszego stopnia tych dwóch podstawowych. Słuchajcie, teraz pora na to, żeby wypłukać pędzel, zetrzeć z niego nadmiar farby, ponieważ przechodzimy teraz do czystego karminu albo czystej magenty. I to jest bardzo ważne. Nie chcemy teraz mieć już żółtego, dlatego że teraz przejdziemy od karminu za chwileczkę do fioletów. I nie chcemy żadnego żółtego w fioletach. Chcemy. Ja może nawet wypłuczę wodę. Tak, to jest bardzo ważne. Możecie, jak za chwileczkę dojdziemy już do fioletów, to możecie sobie wypłukać, wymienić wodę. Wypłukać się wody tak. Nie da, ale wymienić ją możecie na czystą. Ponieważ dzisiaj też chcemy Wam pokazać i dać do zrozumienia, jak bardzo ważne jest zachowanie czystej wody i ogólnie dbanie o czystość koloru. Jeżeli chcecie dostać efekt naprawdę czystych barw, trafionych barw, to bardzo trzeba dbać o to, żeby na palecie czy w wodzie nie mieć bałaganu, żeby ta woda nie była brudna, żeby pędzel był również idealnie wyczyszczony. Tak więc dzisiaj nauka też takiej higieny koloru. Zobaczycie, że to działa. Czasami spotykam się z pytaniami: Panie Tomku,
mój kolor jakiś taki brudny zawsze wychodzi. No miał być ładny, a jest brudny. A jak pędzel wygląda? Wymyłeś pędzel? No nie, a trzeba? No właśnie. Jeżeli pędzel jest trochę brudny, z jakiegoś innego koloru, no to po prostu wszystkie kolory będą ten brud chwytać. Więc teraz ja biorę czyściutki karmin. Zaraz jeszcze jako ciekawostkę pokażemy Wam różnicę z magentą, bo mamy tutaj magentę. I zobaczycie, czy tą różnicę będzie w ogóle widać. Ja myślę, że będzie. Zobaczymy, na ile kamera to pokaże, bo to różnie jeszcze bywa z kamerą. Obraz jest dobry, ale mimo wszystko na żywo to wygląda zawsze troszkę precyzyjniej. Znowu możecie wejść troszeczkę tym karminem na czerwień, którą przed chwileczką robiliśmy. O, ja nawet naniosę ją tak troszkę cieniej. W teorii karmin to jest właściwie wcześniej zmieszana z żółci i z magenty czerwień z dodatkiem magenty. Tak. Ja jeszcze z karminem teraz pracuję, a już chwytam za magentę, tylko znowu kółkam dokładnie pędzel. Widzicie, tutaj jest magenta, ona jest zdecydowanie bardziej różowa. Wiesz co, Daria, tak sobie myślę, jakbyś przyniosła dwie czarne kartki, ja włożyłem je do teczki, to zrobimy takie ramy czarne, dzięki temu kamera nie będzie się przyciemniać. Ja muszę Wam się przyznać, że miałem wczoraj ponad godzinną rozmowę z producentem ze Stanów Zjednoczonych, z producentem oprogramowania, którego używamy do transmisji tych właśnie, których teraz oglądacie. I miałem dla nich masę sugestii tego, tak, jest milion razy lepiej. Miałem dla nich masę sugestii, jak mogą poprawić to oprogramowanie i mam nadzieję, że je zrealizują i dzięki temu na przykład kolory będą lepsze jeszcze. Nie będzie się zmieniało światło w obrazie. Tak więc robimy, co możemy, żeby było jak najlepiej i żeby też wspólnie wspierać inicjatywy dobre, na przykład takie jak właśnie platforma, której używamy do naszych transmisji. Jest to płatna platforma, ale za tą jakość się płaci i warto zapłacić i również dzięki Waszym wsparciom dla naszych zajęć opłacamy tą platformę do transmisji w wysokiej rozdzielczości, bez żadnego przerywania, które się kiedyś zdarzało. Tak więc jest duża, duża poprawa. Zobaczcie, to jest magenta. Ona jest ewidentnie różowa. Jeżeli macie magentę, możecie ją sobie tutaj wmalować. Ja jeszcze teraz usuwam troszeczkę wody z pędzla, bo po płukaniu pędzla miałem jej za dużo. Tak więc widać różnicę, widać zdecydowanie różnicę. Słuchajcie, możecie karminem lub magentą, jeżeli ją macie, zamalować nawet troszkę większą część, ponieważ zaraz będziemy sobie tutaj tworzyć fiolet. Gdzieś tam w bazie ta magenta lub karmin nam się przydadzą. Nie martwcie się, po zajęciach opublikujemy zdjęcie tego naszego koła barw. Jeżeli cokolwiek Wam się zapomniało albo nie wyłapaliście jakiegoś momentu, to sobie będziecie mogli ze zdjęcia to również jeszcze spisać i podglądać, albo pytajcie nas teraz na żywo, zadawajcie wszelkie pytania. Pewnie już jakieś są, Daria właśnie poszła zerknąć na Wasze komentarze. Tak, przede wszystkim wszystkich witamy. Tak, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Was jak zawsze witamy i dziękujemy, że jesteście. Zawsze się cieszymy, kiedy przychodzi poranek o 10 i wieczór o 19, bo wiemy, że wtedy się z Wami możemy spotkać. Malujemy akrylami. Malujemy farbami akrylowymi. Ale jeśli ktoś maluje olejami, też może. Może być, mogą być to również farby tak zwane plakatowe. One również się nadadzą, kolory mogą być troszeczkę mniejsze, nasycenie. Także akwarela się sprawdza.
Akwarela oczywiście, że się sprawdzi. O kolor, że kolor jest uniwersalny. Słuchajcie, weźmy sobie teraz troszeczkę naszego cyjanu albo błękitu kobaltowego. O, widzicie, mam nie wymyty do końca pędzel, już go myję. Weźcie sobie teraz cyjan albo kobalt, tak? I dodajcie do niego troszeczkę karminu albo magenty, ponieważ my mamy magentę, to ja akurat skorzystam z odrobinki magenty, to wam da, nawet jeżeli nie macie magenty, to wam da po prostu pogląd na to, jak to wygląda z magentą, bo wygląda lepiej, jest to szersza jednak gama. Ten fiolet z magenty będzie po prostu bardziej fioletowy, bardziej intensywny. A alizaryna średnia też może być zamiast karminu. Tak. Czerwień alizarynowa może być zamiast karminu. A jeśli ktoś nie ma magenty, to najlepiej karmin. Karmin. Albo taka właśnie lekko zimna, różowa czerwień. Tak. Słuchajcie, ja zmieszam teraz taki fiolet, ale taki jeszcze mimo wszystko cieplutki. Taki czerwony fiolet, bo taki borówkowy, powiedziałbym, o. Wykorzystamy go sobie jako tą taką fazę przejściową między takim intensywnym fioletem. No, zwróćcie uwagę, że tutaj już ciemnieje cała ta sytuacja. Także jak nie macie magenty, to można używać właśnie karminu. Tak, natomiast jeżeli na serio myślicie o malowaniu, polecamy magentę zakupić. Jako ciekawostkę powiem, że magenta jest również kolorem drukarskim. To jest ten tak zwany cmyk. Cyjan, magenta, yellow i czarny. I w drukarstwie, we wszystkich czasopismach, we wszystkich książkach kolorowych właśnie druk jest robiony magentą. Zmieszaną z innymi kolorami, czyli tam magenta jest tym podstawowym kolorem. Tutaj pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Teraz jak ten fiolet nałożyłem, on jest dosyć ciemny, ale zobaczcie, jak ja go przetrę palcem, to on jaśnieje i to jest taka sztuczka na uzyskanie bardzo jaskrawego koloru, bardzo mocnego nasycenia, mówimy tak naprawdę, przy farbach każdych, akrylowych, olejnych, no przy akwareli to się dzieje zawsze, dlatego akwarele są bardziej takie witalne i bardziej żywe z natury. Ale jeżeli chcecie uzyskać intensywny, taki jaskrawy kolor, to malujcie cienko, bo kiedy malujemy grubo, to zawsze gaśnie kolor. Akryl zwłaszcza gaśnie, ma taką tendencję, a grubsza warstwa każdej farby powoduje, że ta biel spod spodu przestaje prześwitywać i nie ma już takiego żywego efektu. Ja wygładzę jeszcze tą powierzchnię, bo tu się dużo zrobiło takich smug, które trochę przeszkadzają. No ale widzicie, o ile nam zciemniała ta sytuacja cała. Ciemniała też poniekąd dlatego, że magentę specjalnie naniosłem właśnie cieniutko, tak akwarelkowo, żebyście widzieli, jaka ona jest różowa. Gdybym namalował ją grubiej, to różnica tak między karminem a magentą, a tym fioletem byłaby bardzo nieduża. Tak więc to jest też troszkę moja wina, że ta granica taka się teraz zrobiła ostra. To takie celowe działanie. To teraz może ciemny błękit. Tak, czy chcesz może ty teraz, Daria? Chcesz pomieszać sobie ciemny błękit
czyli... Ciemny błękit to będzie dokładnie cyjan. Zestawienie tak naprawdę dwóch podstawowych barw, czyli magenty i błękitu cyjanowego. Tak, ale tym razem użyjemy dużo błękitu cyjanowego i tylko troszeczkę magenty albo karminu. Czyli ja bym powiedział, że to będzie taki bardzo ciemny fiolet idący w stronę niebieskiego. Czyli mamy fiolet taki bardziej czerwony i taki bardziej niebieski fiolet. I my się właśnie teraz tym bardziej niebieskim zajmiemy. Tak, i co ciekawe, właśnie zaraz jak do niego dodamy więcej jeszcze błękitu cyjanowego, to uzyskamy właśnie coś w rodzaju ultramaryny, o której mówiłam na początku. Tak, próbuję tak wycelować, żeby nam się koło domknęło później, tak, żebyśmy za dużo miejsca sobie nie zostawili. Nie musicie teraz czyścić właściwie pędzla, tylko od razu do tego ciemnego błękitu dodać więcej cyjanu. Cyjanu i będzie mieć albo kobaltu, tak? Cyjan, kobalt to wymiennie stosujemy te dwa. Znowu dobrze trzeba ten kolor wyrobić, tak? Zawsze dzisiaj dokładnie mieszajcie kolor. No tak, wychodzi ultramaryna, aczkolwiek ja nawet bym zrobił taki eksperyment i położył tutaj obok prawdziwą ultramarynę z tubki, bo ona będzie miała ładniejszy kolor. Niestety czasami w przypadku akryli te barwy, tak zwane prosto z tubki, mają jakby więcej pigmentów w sobie i lepszą trwałość w czasie pracy nad obrazem. Tak więc słuchajcie, ja ultramarynę polecam zawsze sobie kupić. Bo możemy ją umieszać, ale mnie to nigdy tak do końca nie przekonuje. Zresztą, może się mylę, zrobimy teraz eksperyment. Tutaj mamy syntetyczną ultramarynę, nieorganiczną ani nie bio. Ale... Nie 2000 za łyżeczkę. Nie, ta nie kosztowała 2000 zł za łyżeczkę, ta kosztowała 20 zł za całą tubkę, czyli dużo łyżeczek. Ale jeżeli... będzie okazja zobaczyć taki średniowieczny obraz z użyciem ultramaryny. Polecamy. To spójrzcie pod kątem, jak światło wpada przez te mikroskopijne kryształy i rozświetla się na powierzchni obrazu. To jednak jest też efekt nie do uzyskania za pomocą syntetycznych pigmentów. Tak. Ja teraz dodaję, widzicie, czystą ultramarynę, żebyście widzieli. Zobaczymy, czy jest różnica, słuchajcie. No jest różnica. Jest bardziej nasycona. Jest zdecydowanie bardziej nasycona. Nawet powiedziałbym, że idzie znowu bardziej w kierunku fioletu. Ja ją tutaj troszeczkę jeszcze przemieszam z tym, co przed chwileczką zmieszaliśmy. I zobaczycie. No, ona jest bardziej jaskrawa. I wiecie, to jest też taka zasada. Zawsze jeżeli mieszamy jakieś kolory ze sobą, to one trochę gasną, one trochę ciemnieją. Dlatego. Szczególnie w akrylach. Tak, szczególnie w akrylach. Dlatego pewne kolory bardzo intensywne, na przykład zielenie, na przykład taką zieleń wtalową, albo właśnie ultramarynę, albo magentę. Albo nawet bardzo intensywny pomarańcz, dobrze mieć jako osobne tubki. Po prostu wtedy uzyskacie zdecydowanie lepszy kolor. I tak doszliśmy już do cyjanu. Doszliśmy już do cyjanu w czystej postaci. Pan cyjan się nam kłania. Czas mamy dobry, jeszcze zdążymy. Zdążymy. Cyjan albo kobalt. Cały czas powtarzam, możecie stosować je
wymiennie. One się również troszeczkę różnią. Cyjan jest jednak bardziej taki turkusowy, powiedziałbym, niż kobalt. Tak więc tutaj widzicie cyjan w czystej postaci. Podpiszę te dwa ostatnie kolory, bo one mogą być później nieoczywiste, więc tutaj była czysta ultramaryna. Tutaj cyjan. Tutaj była magenta. Tak trochę dziwnie mi się pisze do góry nogami, ale udało się. To teraz wkraczamy w zielenie. Tak jest. Najpierw zieleń tak zwana chromowa, czyli cyjan z odrobinką żółtego cytrynowego. To będzie taki zzieleniały cyjan. Taki, ja bym go określił jako taki morski, używając nazewnictwa takiego dosłownego. O, jeszcze troszeczkę muszę sobie dodać cyjanu. Tu jest. Bo mam go już za mało na palecie i za cienko się namaluje. A to nam znowu troszkę zaburzy skalę. Tak, czyli teraz nasza paleta będzie się znowu rozjaśniać. Tak, i myślę, że za chwileczkę będzie można, chociaż może jeszcze mamy czystą wodę, zaraz zobaczymy. Jeżeli woda Wam się zabrudziła, bo to zależy, jaki macie pojemniczek. Tutaj wskazówka, dobrze mieć duży pojemniczek na wodę. Duży słoik, taki najlepiej litrowy. Nie malutki, nie malusi, bo wtedy się szybko brudzi. I to jest zieleń chromowa. Możecie sobie ją podpisać. Przy okazji zobaczycie dzisiaj, ile różnych odcieni mają błękity, zielenie. Ale też poznacie ich miejsce w kole barw i za chwileczkę powiemy Wam, kiedy nasze koło się już dopełni, powiemy Wam o bardzo ważnej rzeczy, o barwach dopełniających. To jest jedna z podstawowych zasad tworzenia koloru i kontrastu w malarstwie. Moi drodzy, kolejna na naszej skali będzie zieleń, po prostu zieleń, tak ją nazwijmy. To jest taka zieleń idealna, powiedziałbym, czyli coś pomiędzy jasną zielenią a zielenią chromową. Możemy ją określić zielenią letniej trawy. To jest taka najbardziej zielona zieleń.
I ona jest zdecydowanie cieplejsza niż zieleń chromowa, no bo ma w sobie mniej błękitu. I tutaj właśnie dochodzimy do kwestii temperatury barw. Im bardziej zbliżamy się do tej sfery żółtego, cytrynowego i pomarańczu, tym cieplejsze barwy dostajemy. Zaraz Wam opowiemy o tym kole, tylko je sobie skończymy malować i ta opowieść o kole, którą będziecie mogli sobie zanotować na Waszym kole w jego okolicy, to myślę będzie najbardziej wartościowa rzecz z dzisiejszych zajęć. Tak, tak jak kiedyś uzyskiwano pigmenty o danych barwach, jest też ciekawe, chociażby z tego względu, że używano niezwykłych mieszanek. Wspomnieliśmy już o lapis lazuli, ale na przykład przez lata używano bieli ołowianej, szczególnie w farbach olejnych, która dawała piękną, bardzo jasną, czystą biel, bardzo ale jednocześnie bardzo zabójczą. Właśnie. Słuchajcie, wielu artystów przypłaciło życiem malowanie bielą ołowiową. Wielu artystów miało zwyczaj rozcierać sobie farby na ręce, na przedramieniu tutaj. No bo to zawsze jest miejsce, które ma się pod ręką. Oni sobie rozcierali farby tu, a biela ołowiowa jest robiona z ołowiu. Z tlenku ołowiu. Tam jest ołów. To jest silnie toksyczne. Oni sobie wcierali tą farbę w skórę i niedługo później niestety już ich nie było. Tak więc niektóre farby były niebezpieczne. Biele na przykład cynober. Też? Cynober. A, tak, wiem. Tak, to rtęć. Tak. Do dzisiaj można kupić biel ołowiową w sklepach plastycznych. Nie wiem, czy we wszystkich, ale ma na tubce bardzo przekonywującą trupią czachę. I ostrzeżenie, żeby z tym uważać. W XVI wieku były dwa rodzaje kary dla osób skazanych za poważne przestępstwa. Były to albo galery, albo praca w kopalni przy wydobyciu właśnie składników służących do produkcji cynobru. Mm-hmm. Ale się zrobiło. Może teraz jakaś pozytywna informacja. Słuchajcie, teraz ja jeszcze dodałem tutaj celowo jedną zieleń, bo zostało nam na nią miejsce, aż się prosi, taką pośrednią. Ja bardzo lubię ten odcień zieleni. To jest tak naprawdę zieleń jasna według takiej klasyfikacji. Tak więc dodamy sobie jeszcze pomiędzy zielenią jasną a żółtym coś, co czasami bywa nazywane seledynem. Tak, ale często nazwy, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że nazwy tych kolorów wynikają z tego, jak je produkowano, tak, w jaki sposób otrzymywano je. Na przykład z różnych wspaniałych zakątków Italii, takich jak okolice Sieny. Siena palona, mój ukochany kolor, bo on ma kolor piernika i cynamonu, czyli moich dwóch ulubionych najbardziej na świecie rzeczy do zjedzenia. To właśnie Siena palona. I dzisiaj o 19:00 opowiemy Wam właśnie o kolorach ziemistych, o barwach właściwie ziemistych, o szarościach, o tak zwanych złamanych. O barwach złamanych. Tak więc dzisiaj mamy tutaj kolory podstawowe i kolory pochodne. Zaraz jeszcze opowiemy, które są pochodne, które są podstawowe. A wieczorem będą to barwy złamane. Słuchajcie, teraz biorę właściwie sam żółty, ale z takim jakimś mikro dodatkiem zieleni. I tutaj sobie go pięknie wkomponujemy pomiędzy. Ostatni kawałeczek naszego tortu. A temat tortu dzisiaj się będzie przewijał, ponieważ już o 12:00 chciałem serdecznie zaprosić Was w imieniu Poli na jej osobiste zajęcia, a zajęcia o tyle szczególne, że Pola ma dzisiaj urodziny i chciała Was zaprosić na wspólne rysowanie i malowanie o 12:00. Nawet troszeczkę jeszcze troszeczkę
złamie zielenią, bo widzę, że w kamerze prawie nie ma różnicy między czystym żółtym, a tym, który mi wyszedł. Teraz jest lepiej. Tak więc, moi drodzy, nasze koło barw jest gotowe. Chcemy Wam teraz o nim opowiedzieć. Opowiedzieć o różnych jego tajemnicach. Tak. Słuchajcie. Czyli może przypomnijmy po kolei. Tak. Trzy podstawowe. Zaczęliśmy od trzech kolorów podstawowych. To może jeszcze powiedz różnicę między tym określeniem barwa a kolor. Z jednej strony to są synonimy w języku polskim, tak, ale dla osób zaawansowanych czy wtajemniczonych to często ma znaczenie. Może pokażemy się troszeczkę w kamerze, będzie jakoś lepiej słuchać, jak nas będzie widać. Widać, czy? No, troszkę brakuje dystansu, ale. To może zrobimy więcej dystansu, ok. Tak. No to zapraszam cię. Stania, ja zobaczę, czy ciebie widać. Tak, widać nas. Możemy się przytulić do sztangi tak tylko jak się uda, to wtedy nas będzie widać lepiej. Moi drodzy, mamy nasze koło barw gotowe. I teraz, co jest ważne w tym kole barw? Właśnie, różnica między kolorem a barwą. Ja sam czasami troszkę zamiennie ich używam, ale tak naprawdę kolory to co mamy tutaj na naszym kole, a barwy to coś więcej. To są kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, zielony i tak dalej. Natomiast bardziej pigmenty. Podstawowe kolory tęczy, powiedziałbym. Natomiast barwa pojawia się wtedy, kiedy mówimy o jasno-czerwonym, o ciemno-czerwonym. To wrażeniu takim zmysłowym. Tak. Kiedy dochodzi ten dodatkowy... O naszym odbiorze. Dokładnie. Kiedy dochodzi ten dodatkowy atrybut jasności oraz nasycenia. I od razu powiem Wam, że biel i czerń to właśnie barwy, to nie kolory. Tak więc, jeżeli mówicie o bieli i czerni, zawsze poprawnie używajcie biała barwa albo czarna barwa. Biel i czerń to barwa pozbawiona atrybutu koloru, ponieważ barwa składa się z trzech atrybutów: z koloru, jasności i nasycenia. I może na tym poprzestaniemy, ponieważ mi samemu zajęło to około tygodnia intensywnych przemyśleń i przemodelowań w moim mózgu, zanim zrozumiałem, o co chodzi w tej różnicy. Może Wam to pójdzie szybciej, ale żeby już dzisiaj Wam tym nie mieszać w głowie, to pozostańmy przy tym. Ale oficjalna wersja słownika języka polskiego jest taka, że są to synonimy, więc nie przejmujcie się aż tak. Tak, bardzo. Tak. Natomiast nauka mówi co innego. Słuchajcie, mamy trzy zatem kolory podstawowe. Żółty, czerwony i niebieski. Możemy je nazwać żółtym karminem, albo kobaltem, albo cyjanem. I to są te trzy, od których zaczynaliśmy. Czerwony i niebieski to są uproszczenia, tak? My już wiemy, że to jest karmin albo magenta i cyjan albo kobalt. Tak. Tak. Teraz jak zmieszamy żółty z magentą, to otrzymamy taką czerwień. Czerwień taką strażacką, powiedzmy. Tak. Teraz, jeżeli do niej dodamy troszkę więcej żółci, to przesuwamy się w kierunku pomarańczu. A jeżeli do niej dodamy troszkę więcej cyjanu, to wtedy przesuniemy się, magenty, to wtedy przesuniemy się bliżej takiej nasyconej, właśnie karminowej czerwieni. Tak. I teraz co jest ważne w tym kole barw?
naprzeciwko siebie, dokładnie zawsze naprzeciwko siebie. Dobrze nam to koło wyszło, muszę powiedzieć, to znaczy ten układ się sprawdził. Czyli naprzeciwko, po drugiej stronie cytrynowego będzie leżał najbardziej kontrastowy kolor w stosunku do niego. I koło barw ma właśnie taką właściwość. Jakbyście sobie taką wskazówkę zrobili dwustronną, to zawsze po drugiej stronie, naprzeciwko, dostaniecie ten kolor najbardziej kontrastujący z tym pierwszym. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli chcecie podkreślić jakiś fragment waszej pracy, żeby żółć na przykład wydawała się jeszcze bardziej intensywna, żółta, świecąca, to może właśnie potrzebuje do towarzystwa ciemnego błękitu. Tak, fioletem, a błękitem. Tak, tutaj to jest pomiędzy jedno z drugim. Czerwień, mówiąc w uproszczeniu, czerwień i zieleń w jakiejś tam rozpiętości, to jest ta druga para najbardziej kontrastujących ze sobą kolorów. Mamy dwie takie pary najczęściej używane, właśnie żółty z niebiesko-fioletem oraz czerwień z zielenią. I dzisiaj wieczorem o 19:00 pokażemy Wam, jak wykorzystać tą zasadę w barwach złamanych, na przykład w szarościach. Pokażemy Wam, że ściana... Szarość szarości nierówna. Tak jest. I że ściana wcale nie jest biała. Że biel może być ciepła, może być chłodna, biel może być bardziej zielona, może być bardziej czerwona. I tak naprawdę, kiedy malujemy białą ścianę na naszym obrazie, to powinniśmy używać wszystkich kolorów do malowania białej ściany. To czasem wyjaśni, dlaczego pomalowany pokój szarą farbą z marketu nagle wydaje się niebieski. Mhm. Albo wyjaśni Wam to również, bo pokażemy również takie złudzenie optyczne. Wyjaśni Wam to również jeszcze parę innych rzeczy, ale to już o 19:00, żeby nie przedłużać dzisiaj. Słuchajcie, jeszcze jedno. Ciepła część koła barw to jest ta część. Powiedzmy ta górna bardziej. Nawet tak wyszło właściwie, że jakbym tutaj w połowie ją podzielił, możecie sobie taki równik narysować. Właściwie to ja już mogę odczepić te karteczki. Przesuniemy je w każdym razie. I zaznaczymy tutaj taki równik na kole barw. To ta część będzie częścią ciepłą, ta część będzie częścią chłodniejszą zdecydowanie. Tu jeszcze podpiszemy czerwień, karmin, magenta, tutaj fiolet. Fiolet, tak. Błękit. Ciemny. Ultramaryna, cyjan. Zieleń chromowa. Zieleń chromowa. Zieleń, po prostu. Ona będzie miała u producentów farb, może mieć jakieś swoje nazwy. Tak jak mówię, oni czasami nadają jakieś nazwy, żeby odróżnić, no bo mają kilka odcieni zieleni, tak. Czasami nawet więcej, no i muszą je jakoś nazwać. Zieleń jasna. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to spotkanie teraz, za spotkanie poranno, południowe i zapraszamy Was o 19:00 koniecznie na ciąg dalszy. Przyślijcie Wasze koła kolorów, nie barw, kolorów, Wasze koła kolorów, jeżeli chcecie nam zadać jakieś pytania albo pokazać po prostu, jak Wam wyszły. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo każdy z nas używa troszkę innych farb. Te koła będą się troszeczkę różniły, zobaczycie. Dlatego też chcę, żebyście je przysłali, bo porównamy sobie je wszyscy między sobą i zobaczycie, jakie są możliwości. To jest świetna nauka. Poza tym, że uczymy się tutaj wspólnie malując, to jeszcze uczymy się wspólnie oglądając nasze prace i to jest rewelacyjna rzecz. To ja jeszcze dodam, że wczoraj pojawił się kolejny post z serii 60 wypraw dookoła malarstwa w 180 dni. Tym razem inspirowany holenderską martwą naturą z kwiatami i jest to świetny pretekst, by właśnie przetestować mieszanie przeróżnych zestawień kolorów. Więc jeśli tylko macie ochotę, to proszę zajrzyjcie tam,
zobaczcie i namalujcie coś. Jestem bardzo ciekawa, co powstanie. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Wam za każde wsparcie, które otrzymujemy od Was. Chciałem zaprosić tych z Was, którzy mają ochotę i możliwość wesprzeć nasze zajęcia, właśnie o takie wsparcie. Numer konta znajdziecie w opisie do tej transmisji oraz u góry naszej strony pod okiem. Wasze wsparcia są przekazywane, są przeznaczane na utrzymanie pracowni, na zakup materiałów, na przygotowanie zajęć, którym właściwie teraz poświęcamy prawie cały nasz czas. I kochamy to robić i chcemy to robić nadal i zajęcia będą trwały nadal również po kwarantannie. Wasze wpłaty są przeznaczane również na zakup sprzętu, takiego jak stół, na którym już wkrótce będziemy mogli pokazywać Wam w fantastycznych... Więcej tak zwanych mokrych technik. Tak, więcej mokrych technik, akwareli, również technik precyzyjnych. Specjalny stół wideo z dobrym oświetleniem, żeby nie było jakichś takich problemów jak z oświetleniem dzisiaj, że coś jest za jasno, za ciemno. Tak więc, jeżeli zechcecie nam pomóc w zakupie tego stołu, który trochę jednak kosztuje, ale to jest bardzo dobra i warta inwestycja, to będziemy Wam z całego serca wdzięczni za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie, bo złotówka do złotówki pomoże nam po prostu robić dalej to, co robimy i wspólnie z Wami malować. Zależy nam na tym, abyście mieli poczucie, że jesteście tutaj z nami w pracowni i widzicie to, co powstaje na papierze, tak jak my. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Życzymy smacznej południowej kawy i zapraszamy o 12 wszystkich, zwłaszcza najmłodszych, na spotkanie z Polą, która dzisiaj prowadzi swoje urodzinowe zajęcia o godzinie 12. Dziękujemy. Do zobaczenia.